Dzień dobry Państwu, dzisiaj omówimy sobie trailer gameplayu z NBA 2K22. Jest on bardzo króciutki, ale dawno nie było żadnego odcinka z NBA, a wiem, że jest parę osób, co najmniej parę, które są tu na kanale, żeby sobie poglądać czasem NBA, więc zobaczymy, co tam 2K przygotowało. Ja jeszcze tego nie oglądałem, więc od razu uprzedzam, że nie wiem, co tutaj się wydarzy. To jest jedna rzecz. Druga jest jeszcze taka, że w tym tygodniu pojawią się jeszcze trzy materiały, jeśli chodzi o trailer PS-a. Omówimy go sobie w przyszłym tygodniu, o ten zaległy, na podstawie którego też zrobiłem ten swój. Ale te trzy materiały, które pojawią się w tym tygodniu, będą zupełnie innej tematyki dotyczyły. I będą one dosyć istotne, będą dosyć długie i dobrze przygotowane, uważam, więc zachęcam, żeby sobie je obejrzeć, ale one dopiero się zaczną pojawiać w środę i tyle. Dobrze, no to co, lecimy. Zachęcam oczywiście do obserwowania, do subskrybowania, bo jest dużo osób, które przychodzą na przykład na poradnik z NBA i tak dalej, ale nie wszyscy zostają, więc no wiecie, jak chcecie więcej takich materiałów, to jak zostaniecie, jak będziecie gdzieś tam subskrybować, czy też mi to łapkować, te filmy, to ja będę widział, że wiecie, że jest zapotrzebowanie na takie materiały, nie? Dobra, to co, lecimy. NBA 2K22 Official Gameplay Reveal Trailer. Now let's get it all in perspective for all y'all enjoyment, a song y'all can step with. Y'all appointed me to bring rap justice, but I ain't 5-0, y'all know it's Nas, yo. King of the town, yeah, I've been that. You know I click-clack, where you and your men's at? Look, you a slave to a page in my rhyme book. Getting big money, playboy, your time's up. Where them gangsters at? Where them dimes at? This ain't rapping, this is street hop. Now get up off your head like your seat's hot. My lobs again, lit up the trunk of the car, we got it. Don't start none, won't be none. No reason for your hands to panic. That's the way you get Timberland up. Let the music diffuse all attention. Ball of convention, free admission. Hustlers, dealers, and killers can move swift. No i dobra, widzę, że to już się kończy, że w zasadzie mamy tyle. No to co? Tak, chciałem w ciszy to obejrzeć, bo mówię, nie widziałem tego jeszcze. Wygląda to tak jak do tej pory NBA, powiem wam, że graficznie to nie jest nie wiadomo jaki cud. Fajnie, że są zupdate'owane fryzury i wygląda to tak naprawdę jak na żywo. Podobają mi się animacje, jak tam później były, ja to pozwolę sobie przewinąć, jak były animacje tego, jak wpadali na przykład zawodnicy, o zaraz one gdzieś będą, jak Antony bodajże wpadł na bandy, ale one chyba też już były, wiecie, to w trailerze inaczej wygląda. Ale jak dodali różne animacje, to o, na przykład to. Albo tutaj po trójce, jak Young tutaj wyleciał. O, proszę bardzo, o tym właśnie mówię. Możliwe, że to już było, wiecie, to też nie ma co patrzeć w ramach jakiejś niesamowitej nowości. Chcę tylko jeszcze jedną rzecz zobaczyć. Tutaj był Sad Moranta. O, tutaj, zobaczcie, ktoś zrobił zbliżenie. I w tym miejscu zobaczycie, że Morant ma zdobyty 120 chyba 4 punkty i ma 17 przechwytów. I była beka w internetach jest teraz z tego, że 2K musiało rzucić Morantem 120 punktów, żeby udało się zrobić dobrą animację do trailera. No, poświęcenie godne podziwu, prawda? No czyli powiedzmy, że jakiś tam gameplay review trailer to jest, no ale jak się patrzy na to, że Morant sam w pojedynkę zdobył 124 punkty, czy tam ile, no to jest trochę śmieszne. Wiemy, że Russell Westbrook w ogóle overalla już podali. Russell Westbrook ma tylko 85 overalla, co jest w ogóle śmieszne. Biorąc pod uwagę to, że gościu miał triple-double praktycznie co mecz w zeszłym sezonie. Wiem, że to nie jest All-Star na poziomie 95, ale 90 uważam, że tam, wiecie, 89 to powinien być takie minimum, jak się robi takie rzeczy, a dali mu 85. Co się też chyba bierze z tego, że on ma pewnie słabe statystyki rzutów, słabsze, i może to mu tak ten overall zaniżyło, nie wiem też jak ten overall jest liczony przez grę. No i co, i zobaczymy, no prawdopodobnie NBA też zakupię, więc będziemy sobie ogrywali, no oczywiście w wersji next genowej, więc powinno być całkiem fajne.
Ja się dosyć dobrze bawię przy My Career obecnym, jeszcze też film będzie na ten temat, jak już odkryję wszystko w tym Neighborhoodzie, co tam jest, to wam pokażę, taki przewodnik będzie po tym. No i tyle, dobra. Nie mam nic więcej do dodania, myślałem, że ten trailer może coś więcej pokaże, a widzieliśmy tylko Paula George'a, który udawał, że mnie bronić. Nie, wybaczcie, nie lubię gościa po prostu, dlatego zawsze beka z niego. Playoff P, dobra, tyle, trzymajcie się, hej.